Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić bukiet z Raffaello. Do jego wykonania potrzebuję pół kuli styropianowej, sizal, wykałaczki, koło z tektury o średnicy 20 cm, ręcznik papierowy, tasiemki, Raffaello, nożyczki, drobne dekoracje i pistolet z klejem na gorąco. Na początku skręcam sizal i przyklejam go do Raffaello. To samo robię z wszystkimi pralinami. Teraz w tekturowym kole wycinam na środku mały otwór. Następnie do tektury przyklejam koniec tasiemki i przekładając ją przez otwór owijam całe koło. Każdy pasek tasiemki zabezpieczam klejem. Łączę ze sobą około 10 wykałaczek i zawijam je w ręcznik papierowy. Tak powstałą rączkę owijam czerwoną tasiemką, a następnie dokładam jasną, tak by rączka była dwukolorowa. W styropianie robię otwór, wypełniam go klejem i mocuję rączkę. Teraz spód styropianu pokrywam klejem i mocuję całość dookoła. Skręcam sizal i obklejam nim dół styropianu. Przyklejam przygotowane wcześniej Raffaello i odcinam wystający sizal. Umieszczam w kilku miejscach bukietu ozdoby. Na koniec na ozdobnym kole przyklejam kilka perełek. I gotowe! Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i inne wyrazy zainteresowania. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa, pa!